jasna cholera. Elo, elo, 320, z tej strony wasza zapałka, a to jest już czwarty odcinek z serii Uncharted 4 Kres Złodzieja. Dzisiaj jesteśmy w więzieniu po raz kolejny, jako Sam. Od jak dawna to planowałeś? Od chwili, w której... I widzicie, co teraz się dzieje. Uciekamy. Samuel, nadążaj. Musimy się śpieszyć. A niech mnie. Pedazo de mierda de la muerta. Nunca saldrás de aquí. A kiedy mi dadzą jakąś broń? Wyświadczamy światu przysługę, tak? Masz. Będę miał jakąś broń. Może się przydać. Jest, ma broń! W końcu będzie strzelanina, w końcu! Pamiętasz, jak z niej korzystać? Zaraz sobie przypomnę. Abrantoras las Huertas. Ale Hektorze, jak to zrobisz? Wybuchną tu rozruchy. Dokładnie. Hagano. Trzymaj się. Dobra, strzelanina. W końcu jakaś strzelanina, ja pitola. Tak, widzę. No to super. Co teraz? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde cubrirse. Samuel, schowaj się. Co? Po co? Bez pytań. Przepraszam za ten odkurzacz, ale to moja mama sprząta. Tak, nic mi nie jest. A dobra. Kurde, czemu ta gra tak przypomina GTA? Trochę. Tylko, że takie bardziej... Bardziej fabuła i scena, ale taka bardziej, która mi się podoba. Bardziej. Czyli lubię taki klimat przygody. Chyba idziemy. Na co oni czekają? Gdzie tu się idzie? A tędy. Odsuń się. No.
Dużo tych ludzi mają. Ej, Boże. Jestem podobny. To idę na całego, ja tu się nie będę chować. Strzelam na oślep. O Boże. No to? A trzeba było podejść. Chciałbym też nagrywać dla was Uncharted 4 multiplayer, ale nie mam PlayStation Plus, czyli takiej subskrypcji. Która mi daje po prostu radość z gry multiplayer. Po prostu dostęp do gry multiplayer w ostatnich grach. Boże. No to pięknie, to teraz jedziemy. No ruchy to... Czemu nie mogę iść biegać? Dobra. A. To nieźle. Nawet nie zdążyłem się schować. Aha, bo oni mają rakietnicę, dobra. No, łatwo było. Może sobie zmienię tyle poziom trudności dla was. Zmienię chyba ten tryb, poziom trudności, bo coś za łatwo jest. Proszę, Samuelowi. Mi nie, dzięki. Czuję się znakomicie. Ale jesteś odwodniony. Śmiało. Dziękuję. Nie ufam coś temu napojowi. Co teraz zrobi Samuel Drake? Rany. Nie wiem jeszcze. Wezmę kąpiel. Prześpię się w łóżku. Poszukam jakiejś bardzo miłej pani. Odszukam brata. No, to chyba niezły początek. Owszem. A jak myślisz? Ile czasu będzie ci potrzebne, żeby odnaleźć skarb Avery'ego? Jeszcze tego nie wiem. Jak wrócę do Stanów, wznowię poszukiwania. Ile czasu? Będę wiedział, jak zacznę. Ale wiesz, gdzie go szukać? Tak, wiem, ale... Słuchaj, przecież Avery nie zostawił żadnej mapy z zaznaczonym krzyżykiem czy czegoś takiego. Mam dobry trop.
Okej. Moment, moment, Buda. Chwileczkę. Ej, spokojnie! Aha, czyli że oni po to nas tylko uratowali. Żeby skarb zdobyć. A co ważniejsze, uwierzyłem ci. Dlatego tu jesteś. Ja odnajdę ten skarb, tylko daj mi czas. Damy ją, Kucio. Widzisz, problem w tym, że zaczynają nachodzić mnie pewne wątpliwości. Hektorze, posłuchaj. Znajdę ten skarb. Przysięgam. Ile czasu? 6 miesięcy. Ludzie to lenie. Zawsze proszą o więcej czasu niż potrzebują. 3 miesiące. 3 miesiące? Co? 3 miesiące. Połowa dla mnie. Dasz radę? Powiedz. 3 miesiące? Połowa twoja. Słuchaj. Jak zwiejesz, lub spróbujesz ukryć skarb, albo zrobisz coś głupiego, na przykład polecisz na policję, dowiem się. A wtedy nie znasz dnia ani godziny. Zapewniam cię, że będziesz umierał w męczarniach. Masz. Wstawaj. Słuchaj, najbliższe miasto jest 10 kilometrów stąd w kierunku słońca. Dawno nie widzieliśmy wschodu za kratami, co? Vamos! A jak już go znajdę? Co wtedy? Nie martw się. Jak przyjdzie czas, odbiorę co swoje. Więc to takie problemy chodziło z poprzedniego odcinka. Alcazar mnie puścił i... Co dalej? Niedobrze. Wystarczyłoby podjąć stary trop i... Stary trop? Sam jaki znowu trop? Po naszej ucieczce Rafe za majątek rodziców wykupił wszystkie ziemie wokół katedry świętego Dyzmy. Szukaliśmy tygodniami. Żadnego skarbu tam nie ma. Ale Rafe jest uparty. Idiota, kopie tam od lat i wciąż niczego nie znalazł. Nie dziwi mnie to. Dlaczego? Ano, wiesz, też sobie tu i ówdzie pokopałem. I wiesz co? Tego Rafe na pewno nie znalazł. Nawet nie wiesz, ile można znaleźć w internecie. To krzyż świętego Dyzmy. Tylko pamiętasz, ten nasz był uszkodzony i pusty. Ty, ale ten jest cały. Avery zrobił więcej krzyża. Więc to, czego brakuje temu z Panamy... Zapewne jest w środku tego. Mhm. No dobra. Gdzie on jest? O, ten kunsztowny krzyż ma być licytowany za 3 dni w domu Rossich. W domu Rossi. No, znasz miejsce. Tak. A jak zamierzasz zdobyć zaproszenie na ekskluzywną, pilnie strzeżoną, czarnorynkową licytację? Wiesz, zaproszenie niekoniecznie będzie potrzebne. Aha, tak. A skąd weźmiesz kasę na przybijanie ofert? Mogę wziąć drugi kredyt mieszkaniowy, a i tak nie wystarczy... No... No tak, ty chcesz go ukraść, nie? Nie. Chcemy. O nie. Nie, 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 stary, ja nie mogę. Odpadam. Co? Nie, stary, ja raz na zawsze z tym skończyłem. Poza tym jest pełno ludzi, cała masa, którzy lepiej się nadają do takiej roboty. No kto? Nie wiem, może... Na przykład Charlie Cutter. Nie. Wielokrotnie się sprawdzał w takich akcjach. Absolutnie nie. Nie powierzę Charliemu Cutterowi ani nikomu innemu z twoich kontaktów swojego życia, okej? Okay? Potrzebuję ciebie. Rany, sam. Musi być jakieś inne wyjście. Nie mam już na to czasu.
Alcazar mnie załatwi. Skarbie, to ja. Tak, posłuchaj, kochanie, nie uwierzysz. Jameson, wyobraź sobie, właśnie przyniósł pozwolenie. Tak. Wiem, ale... chyba jednak wezmę tę robotę w Malezji. A nawet widzę stąd Lamborghini. Hehe. Widzisz coś? Całą bandę nadzianych i odpicowanych gangsterów. A Sullivana coś nie widać. Wciąż mamy dużo czasu. Wygląda na to, że magazyn znajduje się w budynku na tyłach domu. Widzisz tam coś? Tylko górną część i dach. Bardzo chciałbym wiedzieć, co tam trzymają. Skup się na krzyżu Avery'ego, okej? Na pewno zgarnąłbyś coś dla swojej żonki. Braciszku, prosta akcja. Ta, prosta. Byłaby prostsza, gdyby było nas tylko dwóch. Co? Już byśmy tam byli. Ale z hukiem. A nie masz przypadkiem jakiegoś planu B na wypadek, gdyby Sullivan jednak spękał? Nie, bo on nie nawali. A jak go złapią? Sam. Zna organizatorów aukcji. Wkręci się na imprezę, wejdzie na górę, otworzy okno i voilà. To dobry plan. Aha. No, słucham. Dobra, mów. A co, jak zwinie krzyż dla siebie? Nie ma takiej możliwości. Victor Sullivan, wiesz, o kim mówisz, prawda? Tak, oszukał kiedyś paru ludzi, ale nie nas. Może nie ciebie. Wiem, że za sobą nie przepadacie. Delikatnie mówię. Ale ja mu ufam, jest dla mnie jak rodzina. Nie, no, Sam, proszę cię. Chcę, żebyś mu zaufał. Dobra, luz. Bez obaw, on zrobi swoje. W końcu. Ale nie uwierzę, że choć przez krótką chwilę nie rozważałeś ewentualności... Tam. Widzisz? Zaufanie. Ej, nie ubrudź smokingu. To jest. Złodziejska krew. Więc może przejdziemy sobie ten rabunek w następnym odcinku, a tak to na razie pod tą ucieczkę przeznaczymy tylko na ten odcinek i nic więcej. Trzymajcie się, cześć, yo!